Dzień dobry, Grzegorz Chybski jestem z Gdańska. No, długo, długo już mieszkam w Gdańsku. W zasadzie urodziłem się w Gdańsku w 1951 roku, w maju. Urodziłem się w domu. Takie były czasy, że dzieci się rodziły w domach. I moi rodzice przyjechali do Gdańska po wojnie. E, ojciec pochodził z Kalisza. Ojciec Stanisław, pochodził z Kalisza, tam jego rodzina cała z Kalisza czy z jakiejś wioski koło Kalisza. I w czasie wojny został wywieziony wraz ze swoim, ze swoim ojcem i bratem na roboty przymusowe do Niemiec, gdzieś tam pracowali, z tego co tam mi wiadomo, to pracował ojciec, mój ojciec ze swoim ojcem, pracowali gdzieś przy wydobyciu e, torfu. W okolicach gdzieś Flensburga. Natomiast mama mama pochodziła ze wsi, tak 60 km od Warszawy na wschód. Jej dalsza rodzina, chyba pokrewieństwo było na poziomie Babć czy Prababć, mieszkała w Warszawie. I w wyniku, zburzenia, w wyniku wojny, zburzenia Warszawy i tak dalej, przyjechali do Gdańska. Przyjechali i, to znaczy, Biernesiowie przyjechali tak. Mąż, żona, jeden syn, Andrzej i babcia. Cztery osoby mieszkali w tym mieszkaniu. I to oni chyba byli taką siłą sprawczą, że przyjechała moja mama. Dziadek był rzeźnikiem, z zawodu chyba, i pracował w takim sklepie mięsnym, czy rzeźniczym, pod filarami na hełmie, na starym hełmie. Na starym hełmie. Ten sklep istnieje do dzisiaj, w dalszym ciągu, jeżeli nie zmienił się, tak jak na wiele innych sklepów. Między tymi, tymi tam grupami filarów był sklep spożywczy, w którym pracowała moja mama. W tym budynku, w zasadzie to był no, koniec Gdańska, w, w tym kierunku. Tam była pętla autobusów 108, jak jest do tej pory. Te rondo, autobusy zawracały na tym rondzie. I przystanek końco, początkowy był naprzeciwko tych filarów, gdzie był sklep mięsny. Pamiętam taka poręcz stalowa stała i ludzie musieli się ustawiać w kolejce do tego autobusu, żeby tam no, był porządek zachowany. To poręcz może była jeszcze z czasów niemieckich. Dziadkowie pracowali w tym sklepie rzeźniczym pod filarami. Moja mama pracowała w tym sklepie spożywczym. I jakoś tak się stało, że mój ojciec pewnie tam odwiedzał Swoich dziadków i przechodził tam do sklepu spożywczego. Tam się prawdopodobnie poznali, yy, załatwili i mieszkanie, to znaczy mieszkanie, pokój. Pokój przy, właśnie yy, po sąsiedzku z tymi biernościami. Yy, w budynku na stoku 12, ale mieszkania jeden. To był te, ten sam budynek, ta sama, ten sam korytarz, to jedno mieszkanie było po lewej stronie, dwu, drugi, numer drugi, a numer jeden po, e, po prawej stronie. I teraz tak. To mieszkanie składało się z dwóch dużych pokoi i tak mniej więcej po 24 metry każdy. Jeden od ulicy Nastoku, a drugi od strony Skarpy z Biskupiej Góry, a natomiast między tymi pokojami był przedpokój tak około 16 metrów kwadratowych, 15-16 metrów kwadratowych, mniej więcej kwadratowy i ten, nie? no długa wąska kuchnia. No nie było ciepłej wody. Nie było łazienki. Były dwa pokoje, duży przedpokój, kuchnia i, i, i ubikacja. Trzeba się było mieć w miskach. Dzieci, to jak dzieci w miskach, w jakichś łazienkach dorośli pewnie też musieli się mieć w jakichś miskach, miednicach. Rodzice zamieszkali w tym pokoju od strony biskupiej, a w pokoju od strony ulicy na Stoku mieszkała pani Wiktoria Wasilewska. Później się dowiedziałem, że pochodziła z Witebska, czy z okolic Witebska, teraz to jest Białoruś, i miała męża i dwóch synów, którzy byli wcieleni do Armii Czerwonej, i cała trójka zginęła w czasie II wojny światowej. Została sama. A rodzice w tym drugim pokoju, od strony... tam się urodziłem, w pokoju. Tak było. Tam się urodziłem, z tego co pamiętam, no po porodu nie pamiętam, ale później chodziłem do przedszkola, to już trochę pamiętam, do przedszkola przy ulicy, przy placu 1 Maja w Gdańsku. Yy, przedszkole prowadziły zakonnice i, i taki czerwony budynek, a dzisiaj tam je, no dzisiaj jest otoczony przez budynki yy, tego o, związane z forum. To tak, jak się wchodziło, to taki zapach yy, gotownego mleka. No, nie lubiłem tego. Mleka, koszuchów na mleku. Okna z tej starszej grupy wychodziły na linię kolejową gdańsk trzeb warszawa wtedy jeździły wyłącznie pociągi parowe i wszystkie chłopaki, nie wiem czy dziewczynki też, jak jechał pociąg, pociąg tam po tych torach, Wszyscy biegli do, do okien i patrzyli na ten pociąg, na ten parowóz. Całego parowozu nie było widać, bo on tak w trochę w zagłębieniu tamten, ale sporą część tak parowozu było widać, i trochę wagonów, no i tam żeśmy tam biegali, popatrzyli sobie na te parowozy. I jak się wracało z przedszkola do domu? Wychodziło się e, no, przez furtkę, mostek na Raduni, i był cały plac 1 maja. I tam była pętla autobusów czerwonych, jak żeśmy to nazywali, komunikacji miejskiej. I kawałek dalej, w kierunku Biskupie, była na, takim, na tej, tej trójkątnej takiej części placu, był dworzec autobusów PKS. Na tym placu, gdzie stawały czerwone autobusy, była, były pompy do tankowania tych autobusów paliwem, to niemieckie pompy, jak Taka kolumna mniej więcej z 80 cm na 80 cm, wysoka gdzieś tak na pewnie ze 3 metry. U góry były jakieś takie dwa szklane zbiorniki i ręcznie kierowca pompował, no, znaczy nie wiem czy to kierowca, czy to jakiś pracownik z tym związany, pompował taką ręczną pompą dźwigniową i tam do jednego, do jednego z tych szklanych zbiorników nalewało się paliwo, a z drugiego spływało. Nie wiem na czym to polegało, to chyba była kontrola, że tam się pompuje te, to paliwo. Do tego były dwa takie stanowiska. Na sąsiedniej działce względem przedszkola stał przez wiele, wiele lat budynek, w którym było fotosłońce. Po drugiej stronie kanału Raduni, na naprzeciwko tego fotosłońca, widać jakieś był szalet miejski, taki dla mężczyzn, tylko z którego okropnie śmierdziało. Idąc z przedszkola do domu, to pierwszy przystankiem to był autobus 108, który jeździł właśnie do moich dziadków na hełm. Gdziepko dalej, tam z 5 metrów, między tym Placem 1 Maja a Kanałem raduni był baraczek, gdzie sprzedawano piwko. Oj, to tam to się… później jakieś tam chyba jeszcze też zakąski czy cukierki. Następny to chyba był taka dyspozytornia mała drewniana dla tych kierowców. Następny był kiosk ruchu. Kiosk ruchu, a jeszcze tam chyba sprzedawali był jakiś kiosk z, z drożdżówkami, bo tam od czasu chyba dostawałem drożdżówkę. Rodziców. No to trzeba było iść z tym chodnikiem wzdłuż tam tej, tej pijalni, między tu pasażerami, którzy wsiadają do autobusów. Potem następna stacja, taka pompowania dla niebieskich autobusów PKS-owskich, stała. W prawo był most i zaczynała się ulica Roga, księdza Rogaczewskiego most nad Radunią, i tak, z ile jest tam, ze 100 metrów dalej. Była kładka drewniana nad torami kolejowymi, i później znowu jezdnia, prawdziwa jezdnia w kierunku do kościoła Chrystusa Króla. I później mosty. Tam był układ trzech mostów, mostów, wiaduktów. Najniżej płynęła Radunia, i nad Radunią przejeżdżały pociągi relacji gdańsk trzew I tam to był most najniżej położony względem Radunii, także 2-3 metry od poziomu Radunii. Wyżej były dwa mosty. Jeden w ciągu ulicy, to się nazywało wtedy, jedności robotniczej, i prostopadle do niego most nad Radunią na ulicy Stawki. Tej ulicy teraz nie ma już, zniknęła. I w tym miejscu jest cały ten wielkie, wielkie rondo i układ mostów nad torami kolejowymi Radunią w okolicy Forum. Yy, no i, ta, i tak, przez ten most, przez yy, most na Radunii trzeba było przejść w kierunku do ulicy Stawki. Ulica Stawki bar, ładnie wybrukowana, szeroka ulica. Oczywiście ruiny yy, za kanałem raduni ruiny po prawej stronie. I plac takiej jakiejś firmy budowlanej po lewej stronie i, i tam po tam 50-100 metrach było skrzyżowanie, i tam się zaczynał, zaczynała ulica Biskupia. Nie Biskupia Górka, tylko ulica Biskupia. Na początku też było trochę ruin. Trochę ruin, z dzieciństwa. to pamiętam jakieś. Znowu y, Była taka uliczka wchodząca w prawo, istniała jeszcze ta uliczka, i stała pojedyncza kamienica, taka no, zniszczona. Zniszczona też działaniami wojny, ale stała. Podparta drągami, ale stała. I na rogu tej ulicy górnej z biskupią był jakiś taki mały budyneczek jednopiętrowy, pewnie może nie zniszczony do końca, i tam była jakaś fabryczka. Tam chyba produkowano pasty do butów albo pasty do podłóg. Pamiętam, że jak tam się przechodziło gdzieś obok, to i tam jakiś wiatr był, to tam pachniało takimi, takimi, właśnie materiałami. Nie? Jak ojciec umarł, Janek, mój brat, miał dwa lata, to on nic nie rozumiał. Ojciec, ojciec chyba tak mniej więcej około pół roku, roku leżał w tym pokoju. A myśmy, a myśmy też w tym czasie le, mieszkali w przedpokoju, w tym przedpokoju, gdzie ta ciotka Mila mieszkała, nie? Ona na jednym łóżku, a my we dwóch chyba na drugim łóżku. A mama z, mama z ojcem w tym dużym pokoju, bo on leżał, i ona ciągle zmieniała patronki i tak dalej. I ostatni miesiąc, pamiętam sierpień, to chodziłem codziennie do sklepu tego spożywczego po taką butelkę wody sodowej, bo nic nie ja, tylko tą wodę sodową pił. Nie. Ciężka praca. Najpierw tam chyba w żłobku trochę pracowała, gdzie Janke, Janek był, później w sklepach. Później gdzieś przez jakiś czas też pracowała, sprzątała. W Gdańsku była wytwórnia octu i musztardy na ulicy Toruńskiej. Tam chyba po godzinach jakiś biura sprzątała, bo wiem, że tam raz czy dwa razy mnie zabrała. A później cały czas no, sklepy różne, to znaczy nieróżne, tylko zawsze były spożywcze. Na Biskupie chyba pracowała. Na Chełbie pracowała, tam zaczęła, na biskupiej, później na długim targu pracowała, później pracowała na Rajskiej, później pracowała na Toruńskiej, a na Ogarnej przez wiele lat pracowała w sklepie Monopolowym. Nie? Teraz jak czasami przychodzę ogarnął patrzy, który to śladu po sklepie monopolowym tam jakieś pizzerie, jakieś naleśniki, jakieś tam coś tam. Yy, ale no, zajmowała się nami, jak potrafiła, i bardzo dobrze nas wychowała, uważam. Co sobotę, niedzielę prowadziła nas na cmentarz nie? przez wiele lat. Nasza droga wyglądała tak, że na stok, za roślak. Do tego ogrodnictwa, które tam było, ogrodnictwo przy cmentarzu, yy, prowadził to pan Piotrowski na cmentarz i do dziadków. Co niedziela. Na piechotę z tego, ze stoku, przez zaroślak na cmentarz. I potem, już z cmentarza na chem, skończyłem szkołę podstawową i trzeba było się uczyć dalej. Był już i funkcjonował ten zakład radiowy T-18, to był taki no, można powiedzieć nowoczesny zakład, jak na tamte czasy w Gdańsku, prestiżowy, o tak jak dzisiaj, no, wszyscy mówią, o nowoczesne technologie, to tamto, to, to w tamtym czasie to ten zakład był już taką nowoczesną technologią, produkował jakieś urządzenia elektroniczne i przymierzał się do produkcji telewizorów. I chyba wszystkie duże zakłady w Gdańsku miały szkoły przyzakładowe zawodowe szkoły przyzakładowe, żeby uczyć dzieci no, na, na przyszłych pracowników. Istotnie miały swoje zakłady i te zakłady radiowe T-18 też miały swoją szkołę przyzakładową. I tak przez trzy lata w tej szkole, a nauka polegała na tym, że trzy dni się chodziło do szkoły na zajęcia teoretyczne, a trzy dni się chodziło na praktykę do zakładu pracy. Wtedy tydzień pracy był sześciodniowy. Od poniedziałku do soboty łącznie się pracowało. W związku z tym trzy dni zajęć w szkole, trzy dni na warsztatach. Pod koniec chyba mojej zawodówki, w 1967 albo 1968, budynek podlegał remontowi. Wymieniono okna na dwuszybowe. W związku z tym już było trochę cieplej od strony ulicy i od strony podwórka. Od strony podwórka tam położono wewnątrz warstwę supremy, to jest takie taki materiał ocieplający, to były wióry drewniane zalane rzadkim betonem. Takie płyty mniej więcej pół metra na metr i grubość 5 cm, To stanowiło taką dodatkową izolację termiczną. No, zmieniono instalację elektryczną na, na, na chyba na aluminiową, bo wcześniej była jakaś taka od początku istnienia tego, że przewody chyba były owijane bawełną no i tak dalej. No i wszyscy lokatorzy dogadali się, że zbudują sobie łazienki w tych przedpokojach dużych, bo to trzeba było dociągnąć, pociągnąć odpowiednie piony z wodą, wodociągowy, kanalizacyjny i wentylacyjne piony, pion wentylacyjny, bo te łazienki to tam wydzielono albo niektórzy wydzielali pół przedpokoju, tak jak tu w moim przypadku była taka no, zasłonka, kotara, gdzie tam ci makoscy mieszkali, spali, mieszkali. No to część mieszkała, część robiła sobie taką ścianę działową między, na, na, na całej, między jednym drugi, i po, jednym drugim pokojem. Mieli dużą łazienkę, czy bardzo dużą łazienkę, wanna, kolumienka taka do grzania wody. W dolnej części był. Był piecyk taki żeliwny, okrągły, gdzie się paliło węglem, na tym stała kolumna stalowa, taki, taki zbiornik stalowo cynkowany z półtora metra wysokości i środkiem był przewód kominowy i tamtędy spaliny z tego leciały do komina, musiały być odprowadzone do, do dachu na ten, ten pod, podłączenie wody zimnej, chcąc się wykąpać to trzeba było napalić piecyk, piecyku, a przynieść węgiel z piwnicy, napalić w, piecu, napalić w piecu, poczekać aż ta woda się zagrzeje mocno. Nie, nie pamiętam, czy tam był jakiś zawór bezpieczeństwa, czy nie, żeby tego nie rozsadziło. No i wtedy można było sobie puścić wodę do wanny i wziąć tam kąpiel. Nie? Nade mną mieszkali państwo Szatkowscy. Państwo Szatkowscy. Rodzina składała się tak, z babci Lipińskiej, która była starą gdańszczanką. Mówiła po polsku. Była chuda i paliła papierosy ciągle. A, i krawcową była. I mieszkała w tym pokoju od strony biskupiej a jej córka z mężem i z dziećmi mieszkali w pokoju od ulicy. Oni mieli dwójkę dzieci, Fredka, Zygfryda. On był w moim wieku i razem chodzili do szkoły podstawowej, do, do siódemki, później do sześćdziesiątej On albo został w siódemce, albo do dwudziestej pierwszej chodzi. Mama, mama nas sama wychowywała, pewnie pieniędzy za dużo nie miała, to oszczędzała jak mogła. W związku z tym od czasu do czasu w szkole potrzebne były garnitury dla chłopaków. To Trzeba to uszyć, no bo kupić to ten... Nie? No to krawcowie były tak. Pierwszy krawiec to był yy, tu na rogu, naprzeciwko sklepu spożywczego. Tam był chyba wcześniej szef. Na biskupie są takie dwa puste miejsca. Między sklepem spożywczym a Biskupią 4 są dwa puste miejsca. Tam stały domy takie jednorodzinne, też w tym stanie technicznym i też zostały wyburzone. I w jednym z nich był też pan, który szył ubrania. To tam też yy, jakieś ubranie było dla mnie szyte. I nie wiem, czy ubrania były już, tylko przeróbki. Pani Kowaleska na biskupiej autochtonii. No to tak, Etmański. On, on leży na cmentarzu, tam gdzie mój ojciec w pierwszym rzędzie, w pierwszym, zaraz przy tym. No to yy, mówił takim twardym. Mówił po polsku, ale z takim twardym niemieckim akcentem. I chyba tak. Yy, no, chyba nie znał tak do końca dobrze języka polskiego. W każdym razie, no, dzieciaki pewnie i ja też, no, mówił na niego Niemiec, i tam trochę mu dokuczali w najróżniejszy sposób, w jaki dzieci potrafią, nie? Prowadził ten sklepik, z tego żył, warzywa, owoce, śmietana, jakaś. Miał magiel. Na strychu mieszkali państwo Radkę. Radkę. On mówił też tak z takim akcentem niemieckim, troj, no mniejszym niż, niż etmański. I, I jego żona mieli troje dzieci, dwóch synów. Jeden chyba w moim wieku był, a drugi trochę młodszy, a potem mi się jeszcze narodził. W każdym razie się, taki, no, Dryk, ordung, porządek w rodzinie taki, no, niemiecki był. Pamiętam, że jak żeśmy się tam gdzieś bawili na, na, na dworze, bliżej dalej, nie wiem, to jego ojciec tam na. na, na czy, to czwarte piętro było w sumie ten strych. Miał mieszkanie od strony ulicy Na Stoku, a od strony biskupiej był strych, i tam. O, wrócę za. No, Ten jego ojciec, chcąc zawołać dzieci do domu, to miał taki charakterystyczny gwizd. Wychylał się przez okno, gwizdał w jakiś taki sposób, ja nie potrafię tego. I te dzieci wiedziały, że to jest sygnał powrotu do domu. Na dole ulicy Na Stoku, tam gdzie. Taka wąska uliczka prowadzi w kierunku kanału Radunia, nie ma nazwy, to jest chyba podlega administracyjnym do stoku. W narożnym budynku była biblioteka. Filia, jakiś oddział biblioteki, tam samodzielne pewnie nie było. Trochę książek tam było, jakaś sala czy dwie sale. I tam jak chodziłem do szkoły podstawowej, do tej siódemki chyba, to tam mnie zaangażowali do jakiegoś... nie wiem czy to było związane, czy może do tej drugiej szkoły, tam mnie zaangażowali do jakiegoś zespołu takiego taneczno-muzycznego broniłem się ręcami i nogami, ale nic z tego nie wyszło. A jak zaczęła się telewizja, to nie było tak, że od razu było pełno telewizorów. Pierwsza, pierwsza, pierwszy telewizor kupił jakiś, już nie pamiętam nazwiska, na drugim czy na trzecim piętrze, jak coś sąsiedzi. No, jak dzieciarnia się dowiedziała, no to, no to do, na telewizję do nich. nie? No to jak pamiętam, do pokój, Telewizor z małym ekranem, taki wielki, bo takie były z kineskopami, z małym ekranem. Na podłodze siedział jeden rząd dzieci, drugi rząd dzieci, a właściciele z tyłu, nie? I wszyscy patrzyli na filmy dla dzieci, nie? No, no jak tych dzieci nie wpuścić, wyrzucić i tak dalej? No, dzieci się zmęczyły, szły tam, ale pewnie niektóre były takie, że chciałyby siedzieć do samego końca, ale, ale ci ludzie byli życzliwi, no bo wpuszczali, brali te dzieci. Sam brałem w tym udział, tam nie wiem ile razy to było, ale dopóki Makowski, ten Makowski nie kupił telewizora. Najpierw daje, jakiegoś Neptuna chyba już tutaj kupił. Jest taki mały z 14 cali, no ale już był e, telewizor, i sprawa. E, przełączanie kanałów. No to było takie pokrętło, no, Można sobie było przełączać, ale tylko był jeden na jednym kanale nadawano. Ale żeby to mo, można było odbierać, no to na dachu trzeba było zainstalować antenę kup antenę w sklepie, wejdź na dach, znaleźć miejsce, jakąś, jakiś rurę do komina, spuść tam ten, ten przewód potem, żeby marzysz, już nie spadł, nie zabił się, nie bo Rodzina Bier, Biernasiu no mo moich sąsiadów z dzieciństwa, w sumie no mojej trochę dalszej rodziny. Mieszkali i w tej samej klatce schodowej naprzeciwko, pod, naprzeciwko nas, pod numerem 2. To mieszkanie mieli takie ciemne, bo od strony biskupi, kamienica ta narożna, taka narożna zasłaniała im widok. I ten, ten no, yy, tak jak mówiłem, rodzina się składa z babci, rodziców. Babcia powierza rodzice Bernasie, Stefan i Józefa i syna Andrzeja. Chyba kupili działkę taką rolną hektar półtora, czy może dwa hektary, w Kowalach. Taka pierwsza, druga wioska zagdańska. Pierwsza wioska to była Łostowice. Później były kowale. No, dla mnie jako dziecka to było na końcu świata. Jeździłem tam z mamą, żebym ona pokazywała. Ci na mnie tam latem wzięli tam, na, na jednego roku, drugiego roku, żeby, żebym tam, e, no, tam miał jakieś małe wakacje krótkie. Zaczynali chyba od y, posadzenia drzewek owocowych między drzewkami rosły truskawki, i potem na takim otwartym przestrzeni też truskawki, a w takim baraku oni mieszkali, a w drugiej części baraku chyba mieli kurczaki, kur, kury chyba mieli na, na nioski do, do tego. Tam, y, pamiętam, że zbierałem z tą tą y, Józefą, zbierałem jajka. No i oni tam, rodzice sobie tam zajmowali się tym gospodarstwem, a Andrzej, Biernaś mieszkał na tego y, sam. Z tą babcią, już nie pamiętam, jak czy babcia już zmarła, nie pamiętam tego. Mieszkał, skończył pierwszy ogólniak, wcześniej był ministrantem u świętej trójcy. No ja też byłem ministrantem u świętej trójcy jako taki przedszkolak, ale to parę razy i potem się skończył. I poszedł na studia, na politechnikę gdańską, na wydział elektroniki. No i studia, rok 1968. Andrzej, te zajścia na Politechnice i Andrzeja Biernasia SB zamknęło. To Oni byli tam a parę lat starsi, to już działali i tak dalej. W każdym razie SB jego zamknęło i Biernaś ojciec tam się starał, gdzieś to, tamto, w każdym razie go tam po jakimś czasie uwolnili, no ale, ale został przywódcą strajku. On wcale się tam tym na początku nie czuł. No, i od, od wielu, wielu lat jest sadownikiem. Nie, nie, nie skończył z jakąś taką elektroniką, bo był krótkofalowcem od początku, tam gdzie się tylko dało. Tam, jak u niego byłem, to też ma swój gabinecik krótkofalarski, tamte radiostacje. U rozwijał się ciągle, miał zakład na Rzeźnickiej, później na Kokoszkach, później w Pelplinie. W trzewie rozwijał się, bo, bo po prostu było zapotrzebowanie na telewizory i tam głównie, głównie była produkcja telewizyjna, a ta małoseryjna została na Rzeźnickiej. No, dużo kooperantów, różne spółdzielnie i w sumie no, tak szczytowo to zatrudniał w, w tych wszystkich zakładach w granicach około 4000 ludzi, w związku z tym potrzebna była załoga. Młodzi ludzie mogą. Na Biskupie, jak tam wyprowadzili się mieszkańcy. Tam chyba przez wiele lat było puste i Unimor w każdym razie dostał to w jakiś sposób od władz i tam włożył spore pieniądze w przystosowanie tego budynku czy tego, tego obiektu do, do potrzeb szkoły. Później chyba się nastąpi, nastąpiła zmiana ustroju. Zmiana ustroju, cała gospodarka zaczęła się chylić ku upadkowi, w tym i Unimor. Z Unimoru zostały smutne resztki, z hotelu nic nie ma, a szkoła jest, a szkoła jest. No chociaż dobre i to nie. No, zawsze sentyment, że tam się człowiek urodził, bawił i, i ten wszystko było fajnie, wszędzie do, do wszystkiego było blisko.